Wielkie brawa, proszę Państwa, dla zawodniczek stojących przegranki. W sumie walk będzie 6. Każda z pań będzie potykała się przeciwko każdej. I wielkie brawa dla drugiej zawodniczki wchodzącej w pole. Proszę Państwa, z lwem na tarczę, ile dobrze widzę, Maryś Biłas przeciwko Małgorzacie. I proszę Państwa, pierwsza walka turnieju dam się rozpoczęła. Doping! Prosimy o wielki doping. Można Gosia, można Maryś krzyczeć. Które z Państwa? Od razu wymiana ciosów. Tutaj Małgorzata próbuje zepchnąć Maryś w kąt pola walki, w kąt szranek. Techniczna chwila przerwy. Trzeba szybko poprawić czepiec. Przy okazji przechodzą zawodniczki na środek szranek. I sędziowie wznowili walkę, proszę Państwa. Dziewczyny znowu mają okazję wymieniać się ciosy tutaj. Maryś cały czas intensywnie szuka luki w zasłonie Gosi. Gosia nie oszczędza też Maryś. Tak samo, proszę Państwa, jak w przypadku walk panów, tak i tutaj. Różnica wzrostu, różnica masy, wszystkie te elementy mogą grać rolę, a żadna z pań na pewno nie będzie się oszczędzała. Zawodniczki zbliżają się do fosy. Uwaga! I koniec czasu, pierwsza walka zakończona. Przy okazji wielkie brawa dla pań, wielkie brawa dla pierwszych walczących. Od razu można zobaczyć też piękne panie, jakież to lita kryją się w zbroi. Małgorzata 16-10, wielkie brawa dla niej w szrankach. A teraz przekazuję gadający pustygan, bo za chwilę przeranki wejdą panowie seniorzy. Słyszałem legendy o długim warkoczu, więc podejrzewam, że tyłem do Państwa jest teraz Maja. I rozpoczęły walkę. Panie dalej potykają się mieczem i tarczą. Majka zniszczą! Mocniej! I na razie zachowawcza pozycja. Panie szukają tutaj luki w zasłonie przeciwniczki. Mocniej, Majka! Statycznie dają sobie chwilę. Ale mocniej! Ładnie! I tutaj, proszę Państwa, liczne ciosy ze strony jednej z zawodniczek oraz mierzone, wyczekujące riposty ze strony Anny, jak Państwo widzicie. Odsunięte! Wszystko wchodzi! Proszę Państwa, nawet sobie Państwo nie wyobrażacie, jaka też walka psychologiczna między tymi wizurami się odbywa, kiedy tutaj groźne spojrzenia są sobie posyłane. Czas cały czas upływa, panie walczą o każdy punkt, nie pozwalają na chybione trafienia. Nie... Stop! Czas minął, zaraz się dowiemy, która z pań. Ja będę sobie nie pierwszy cios, ani jednego. Może jeden. Dobrytka! Majka w nogi, ale od i mocniej musi, za lekko je! Od zewnętrznej. Proszę Państwa, pojedynek nie był rozstrzygnięty. Pół minuty do grywki, gdzie panie będą musiały jeszcze się ze sobą zmierzyć, żeby wyłonić tą najlepszą. Nie, ja bym walka! I rozpoczęła się dogrywka, 30 sekund, każdy punkt może zadecydować o tym, kto wygra, która z pań wygra. Prosimy o jakiś doping, Maja albo Anna, komu Państwo przyjaciel? Niech one to usłyszą w tych kremach. I bardzo dobrze, taki doping jest na pewno dla nich słyszalny. Cały czas solidne ciosy. Ostatnie sekundy dajesz! Dziwek, Anna, wysoce przysarcze, zasłania głowę. Nie daj, walcz! Niskie ciosy tutaj próbuje Maja wypchać. Stop, czas! No i czekamy na werdykt sędziowski. Która z pań
zwyciężyła w tym pojedynku. Narada sędziów. Proszę Państwa, z wynikiem 6-3 wygrała Anna Musiał. Brawa dla niej! Frontem do klienta, tak. Tu, w szeregu zbiórka, jak to czasem mawiam. No to co, panowie, 3, 4, proszę, ukłon. O, brawo, brawo. Proszę Państwa, kwiat rycerstwa polskiego. Już może nieco taki jesienny, ale w drugiej świeżości, ale nadal sprawny i dzielny i mieczem wojować potrafią. A teraz proszę, przedstawcie się i powiedzcie, ile macie lat. Palę, piję, mam 5. Malowaliśmy liście zielonym sprayem, żeby troszkę tak nie jesiennie. Tomasz Konopka, Tomko Konoczek, 49, bardzo mi miło. Brawo! Szczeniak, ja tam mam tylko 45. Radosław Zazorny. Szósty poczek, prawda? Prawda, wróciłem się na lewo, 40. Nie nadaje się, nie nadaje się! 43. Pośródę. Grzegorz Polaczek, 45. Czarek Krasowski, Herbu Ślepogon, z Olsztynka, 48. Józef Łęczycy, 41. O, nie wyjdź! Diego Łęczyca, 42. Franciszek Zwęczycy, 42. Dalej nie ma, tylu się gdzie. Panowie, proszę pamiętać, że nie bijemy płazem broni. No i proszę Państwa, pierwsza para. Senior ruszyła, nie oszczędzają się panowie. Doping, proszę Państwa, doping, proszę zobaczyć. O! Możecie Państwo, żeby łatwiej rozpoznać, niebieska tarcza, czerwona tarcza. Dawaj go! Na smoka! Na smoka! Ona dusza z naszego grunt. Proszę Państwa, nawet walka takim sprzętem jest niełatwa. Proszę mi uwierzyć, takim sprzętem też walczy młodzież nieletnia. Trenują czymś takim, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Ale i dorośli też walczą tymi tak zwanymi mieczami sportowymi. To... Walka! Atakuj, bo przegrał. Jeszcze kilka sekund, jeszcze chwila. I... Stop, 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 czas, czas, panowie. Brawa, brawa dla pierwszych walczących. Wygra rycerz Dłęczycy. Tylko pytanie, który? Oszukujesz. Przepraszam cię bardzo, ja nie jestem oszukistą.
kłamstwo, bo to tylko jest jeden rycerz, drugi Giermek. Następna walka, Czarek Krasowski i Józef Krasowski. I ponownie, proszę Państwa, za chwilę mogą już się też po tej walce szykować panie do walki. Kolejna para pań to będzie Maryś Biłas i Emma. Zapraszamy serdecznie. Złota nie ma tyle! Koniec czasu. Czekamy na wyniki sędziowskie. Do najpiękniejszej części turnieju, czyli oczywiście walk naszych pięknych kobiet. W szranki zapraszamy Maryś Biłas oraz Emmę Dziakić. Proszę Państwa, proszę też o szczególne uznanie i szczególne brawa dla Emmy, która przybyła do nas aż z odległej, słonecznej, pięknej Chorwacji. Wielkie brawa dla Emmy! Emma zawsze staje na...
Wielkie brawa dla pań. Maryś z białym lwem, Emma z tarczą w szachownicę. Możecie Państwo też zauważyć, że panie i rozpoczęła się walka, panie różnią się uzbrojeniem. Emma ma zupełnie inny hełm z daszkiem i zasłoną kolczą na twarzy. Może to pomagać troszeczkę w oddychaniu. Ma też szeroką wizurę, więc dobrze widzi swoją przeciwniczkę. I dziewczyny ponownie się nie oszczędzają. Jak zobaczycie podstawę, sposób walki, wszystko jest jak najbardziej profesjonalne, jak przystało na tą rangę turnieju. Chwila cienia dla walczących też się przyda. Panie mogą odpocząć, mierzą się wzrokiem, czekają, która ruszy pierwsza. Grają na czas. Doping prosimy jakiś. Maryś, Emma, komu kibicujecie głośno? Najlepszy doping ex aequo. Obie panie są z Chorągwi Mazowieckiej, więc kibicując Mazowszu wiemy, że na pewno wygra wasz kandydat. I kolejna wymiana ciosów, zejście. Stop! Czas minął, czekamy na werdykt sędziowski, uścisk pań. Bo wszystko w tych turniejach odbywa się po przyjacielsku, w jak najlepszej atmosferze. Proszę Państwa, 5 do 5, dogrywka pomiędzy Maryś i Emmą. Panie będą musiały jeszcze powalczyć, aby rozstrzygnąć, która z nich zdobędzie prowadzenie w tej walce. Pójdzie te ostatnie 30 sekund. I rozpoczęła się dogrywka i walka. Ponownie, proszę Państwa, tutaj doping jest niezbędny, ponieważ to walka o dogrywkę, która z Państwa będzie, żadna się nie oszczędza. Liczne ciosy na nogi, na hełm. Koledzy doradzają, w którą część ciała należy uderzać. Stop! 30 sekund minęło. No i czy teraz mamy już rozstrzygnięcie? Sędziowie się naradzają. To jest, proszę Państwa, chwila napięcia. I proszę Państwa, 4 do 3 zwycięża Maryś! Wielkie brawa! I Maja Olczak za chwilę znajdą się w szrankach. Będziecie Państwo też mogli wypatrywać później tego nazwiska jeszcze w turnieju seniorów, bo tutaj pojawiać się może ono w dwóch odsłonach. A po tej walce zapraszam, szykują się Radosław z Jeziorny i pan Tomasz Konopka. Po walce Radosława. A za nią w różowym wapenroku, no przynajmniej kiedyś był różowy, Maja Olczak. Wielkie brawa dla niej. Walka! I ruszyły, proszę Państwa. Krzysiu, wesprzyj Maję. Proszę Państwa, proszę o gorący doping, jeżeli jesteście Państwo za Mają Olczak, krzyczymy Maja. Jeżeli za Mają Celińską, krzyczymy Maja. Maja, Maja. Proszę Państwa, bukmacherzy nienawidzą tej walki. Będzie ciężko rozstrzygnąć, która Maja postawiła i kto jak wygrał. I cały czas panie się nie oszczędzają. Obie zaprawione w walkach zawodniczki. Ponownie mierzą się, szukają. Uderzenia, proszę Państwa, w miecz, tarczę, w hełm też mogą mieć cel, żeby osłabić przeciwnika. Ręka się bardzo męczy, kiedy walczymy. Ten sprzęt swoje waży. On nie jest lżejszy niż tego, który noszą panowie. Stop, stop, stop! No i czekamy na wynik.
Panie zdziwione, że szybko poszło. Półtorej minuty. Już rozumiem. Czyli dogrywka. 2-2 było. 30 sekund dogrywka, proszę Państwa. 2-2. Panie, jeszcze 30 sekund walki. Walka! Jeszcze raz, proszę Państwa, o doping, bo to jest prawie koniec walk pań. Czwarta para przed Wami. Krzyczymy albo Maja, niech wiedzą, że jesteście z nimi. I tutaj cały czas szukanie jest okazji. Stop! Proszę Państwa, sędziowie postanowili, że wygrała Maja. Akurat panowie chyba są z jednej chorągwi, więc się trochę znają. Walka! Doping, albo pan Radosław, czyli ten w wiśniowej przeżywce, albo pan Tomasz, czyli rycerz Tomasz walczy w koszuli, bardzo dzielnie przyjmuje ciosy, broni, po prostu prawie że na grzbiet. Dobrze, Tomek! Walka na wyczekanie. Jacek Dirty! Ale nie przez sznurek! O, stop! Brak paska pod brodą. A mówią, że to turniej seniorów, a tyle wigoru. Rycerze są jak wino, im starsi, tym lepsi. Stop! Dantejskie sceny. Ale stop, panowie! Stop! Trzeba teraz wstać z kolegi. Uwaga, to są dzieci, więc... To musi być miłość. Jest dobrze? Jeszcze żyje, ale słowa. Walka! 5 sekund! Stop! Brawo, Janik! Pięknie się turniali po trawie. Chorwacji. Długa droga, żeby przybyć na pola Grunwaldu i teraz prezentować swój kunszt rycerski przed Państwem.
a zaraz za nią podąża właśnie w szrankach Małgorzata Ziemblińska. Wielkie brawa dla niej. To jest ten moment, kiedy szykujemy Państwo doping. Malowana pięknie tarcza Małgorzata. Tarcza z szachownicą Emma i ruszyły, proszę Państwa. Ponownie wyczekują dziewczynę, szukają. Małgorzata ewidentnie próbuje wykorzystać też przewagę wzrostu, wysokości. Z góry ciosy spuszcza na Emmę. Krótkie instrukcje sędziowskie. Panie wymieniają się, tutaj Emma zasłoniła twarz Małgorzacie, żeby nie widziała, gdzie trafia, wykorzystuje wszystkie możliwe techniki. No i tutaj panie się sklinczowały, to nie, widać, że to jest nie tylko przyjacielskie objęcie. Sędziowie wstrzymują walkę i proszą o rozejście się zawodniczek. Panie walczą dalej, kontynuują walkę. I kolejny silny cios w nogi, w głowę. Panie korzystają z każdej okazji, żeby wyprowadzić stop. Czas. Czas minął. Czekamy na werdykt sędziów, czy już w pierwszym zejściu poznamy zwyciężczynię tego pojedynku. 10-5 Małgorzata Ziemblińska. Wielkie brawa dla niej. A w szrankach już mój Majolczak. Po tej walce zapraszam do szranek Grzegorza Polaczka, Józefa z Łęczycy, potem Frącka z Łęczycy, Radosława z Jeziorny, potem Igora Zelera, Józefa z Łęczycy. Wielkie brawa Majolczak wchodzącej w szranki i podążającej za nią Ani Musiał w czarnej zbroi. I rozpoczęta walka dźwięcznym rozbrzmieniem uderzenia mieczy. Trzymająca gardę Ania Musiał czeka na ciosy wyprowadzone przez Maję Olczak. Możecie Państwo zobaczyć, jak panie zarówno trzymają nogi z daleka, starają się trzymać poza zasięgiem miecza przeciwniczki. Kilka silnych ciosów na korpus każda z pań wyprowadziła pod tarczą. Czy jakiś doping, proszę Państwa? Maja albo Ania, proste do wymówienia, łatwe do zapamiętania. Cały czas też widzimy, Maja próbuje spychać tarczę i miecz przeciwniczki, żeby ją odsłonić. Wypracowane treningiem ciosy, każda z dziewczyn ma swoją technikę. Stop! Koniec czasu, czekamy na wynik. Pan tu kopie wilcze doły. A nie, zasypuje pan te wilcze doły. A to masz pan pochwałę. Wynikiem 9-5 w tym pojedynku zwyciężyła Maja Olczak. Wielkie brawo dla niej. A teraz szranki. Jeszcze na sędziego sekundę. Rwą się już do bitki.
stop, czas. Teraz czy Grzegorz, czy Józek? Czas. Z białą tarczą Ania. 30 sekund. Obejście z grupy walka. W tych starciach, proszę Państwa, któraś z pań musi osiągnąć więcej zwycięstw niż inne. Czekają. Każdy punkt tutaj może zaważyć o tym, kto wygra pojedynek. Więc każda z pań bierze na przeczekanie. Stara się sprowokować przeciwniczkę do zdjęcia gardy. Stop! I czy padły jakieś punktowane trafienia? Możecie sami szybko ocenić, a my czekamy na odpowiedź sędziów. Maja Celińska, a my zapraszamy Maję Olczak, która do niej dołączy. Kolejna 30-sekundowa rozgrywka. Tak. Ogrywka. Prawie wyszło rozwałka. No ale proszę Maja Olczak wchodzącej w szranki. I ponownie Państwa ulubiony pojedynek Maja kontra Maja. Walka! 30 sekund walki. Maja, 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 Maja. Znowu panie czekają na odsłonięcie się przeciwniczki. Tutaj Maja Celińska widzi, że Maja Olczak trafia, próbuje trafić w nogi, więc dobrze się zasłania, nisko tarczę prowadzi. Ale sędziowie każde punktowe trafienie wypatrują. 30 sekund to niewiele. Stop! Stop! 30 sekund minęło, a my czekamy na werdykt sędziów. Czy wygrała Maja, czy wygrała Maja? To będzie oznaczało dogrywkę, czy nagłą śmierć, sędziowie? Dogrywka dogrywki. Proszę Państwa, dogrywka dogrywki dogrywki, bo pani w pierwszym starciu też miały dogrywkę. Kolejne 30 sekund. Tu nie może być remisów, proszę Państwa. Prosimy o doping dla Mai. Panie muszą wyjątkowo dużo czasu spędzić w szrankach, żeby rozstrzygnąć ten pojedynek. To tylko świadczy o ich kunszcie i tym, jak dobrze radzą sobie z bronią. Więc niech to Państwo też znajdą, jak... Stop! No i czekamy. Proszę Państwa, tym razem pojedynek został rozstrzygnięty. Brawo my! Brawa dla sędziów, a zwycięzczynią jest Maja Olczak! Która zostaje w szrankach. A dołącza do niej Ania Musiał na ostatnią dogrywkę. Maja, 30 sekund walki dogrywkowej.
Pamiętajcie Państwo, dla Maji Olczak to jest kolejna walka z rzędu. Ania musiał miała sekundkę, żeby odtapnąć. Czy to będzie miało wpływ na wynik? Maja albo Ania, głośny doping. Głośny doping dla Maji. Czy ktoś doping, będzie mógł dopingować Anię? Maja, Ania. Solidne ciosy, proszę Państwa. Stop! I czekamy na wynik sędziowski. Jest Maja Olczak! Wielkie brawa dla niej! A teraz czas i głos. Proszę Państwa, wielkie brawa dla nich. Czy jeszcze gdzieś Maja druga się znajduje? Poszła już. No to proszę Państwa, po kolei, która z Pań, która w turnieju udział wzięły? Maryś Biłas. Odwróćcie się proszę do publiczności. Maryś Biłas. Anna Musiał. Małgorzata Ziemlińska. Maja Olczak. I Emma Dziakić. Brawa dla nich. Wielkie brawa. Oraz oczywiście jeszcze Maja Tylińska. Tylińska, którą już zaniosło do obozu. Dziękujemy paniom. No i zapraszamy walk finałowych. O trzecie i czwarte miejsce potykać się będą Maryś Biłas i Anna Musiał. Zapraszamy panie. A w finale zmierzą się ze sobą Małgorzata Ziemlińska i Maja Olczak. Która z nich zajmie miejsce trzecie, która z nich zajmie miejsce czwarte tego turnieju, okaże się za chwilę. I ruszyły, proszę Państwa, walki finałowe turnieju, grunwaldzkiego turnieju kobiet. Solidne ciosy, to nie jest, proszę Państwa, walka o pietruszkę. Jak w każdym turnieju są tutaj nagrody, jest się o co bić. Więc zarówno Maryś, jak i Anna o trzecie miejsce i podium jeszcze walczą. Która z nich je zajmie? Techniczna walka, wyprowadzane ciosy starające się zapunktować. Obie panie robią użytek starczy, nie oszczędzają ani ramienia, ani broni. Próbują się obracać, żeby jedna była pod słońce, to też proszę Państwa na pewno mniej widzieć. To przewaga dla przeciwnika. Stop! Czas! No i czekamy na werdykt sędziowski. Która z pań zajmie miejsce trzecie, która zajmie miejsce czwarte? Z wynikiem 3-0 miejsce trzecie na podium tego turnieju zajmie Anna Musiał! Wielkie brawa dla niej! Jeszcze większe brawa dla Maryś Biłas z miejscem czwartym! Pożegnamy ją w szrankach brawami Czak, która właśnie weszła w szranki. W międzyczasie, proszę Państwa, jeszcze była tu okazja do szybkiej wymiany komplementów na temat technik walki pań, więc zarówno sędziowie, jak i obserwujący zawodnicy pozostałych turniejów w tej konkurencji są pod wrażeniem techniki pań. Wielkie brawa dla Małgorzaty Ziemblińskiej. Patrzycie Państwo na zwyciężczynię turnieju. Jeszcze nie wiemy tylko, która z pań to osiągnie. Walka! I ruszyły. Walka finałowa w turnieju kobiet na Grunwaldzie. 20. rocznica inscenizacji. Drugi turniej kobiet. Która z pań wygra? Solidna wymiana ciosów. Tutaj słychać jeszcze dyskusję pomiędzy paniami. Solidna wymiana ciosów. Każdy celny cios zbliża jedną z nich do zwycięstwa. W różowym Waffenrocku Maja Olczak, w czerwonym Małgorzata Ziemlińska. Która z nich zwycięży? Która z nich będzie najlepiej walczącą damą
tego turnieju. Prosimy o doping, Maja albo Gosia, któremu, komu państwo kibicujecie? Niech one to słyszą, niech one to wiedzą. Gosia! Gosia! Na pewno będę potrzebował to bez przewodu. Większy doping. Stop! Czas minął i czy wiemy, która z państw zwyciężyła? Zapraszamy panie po dwóch stronach sędziego i wskażemy zwycięzcę. Wynikiem 10-8 zwyciężczynią turnieju kobiet na polach Grunwaldu drugiego turnieju jest Małgorzata Ziemblińska. Miejsce drugie, nie mniej chwalebne, Maja Olczak. Ogromne brawa dla pań. Serstwa polskiego. Brawa! Brawa dla pań! Wielkie brawa dla pań! Dla Ani Musiał. Aniu, zapraszamy Cię tutaj. Jeszcze gratulacje od sędziów oraz niezawodnego Juska, organizatora tego turnieju. Wielkie brawa za miejsce trzecie, Anna Musiał. Drugie miejsce dla Maj. I podpowiada Jutki. Drugie. Nie, ja na razie samowodę. Ale to by tak samowodę. Nagrodą są m.in. buty od pana Rafała Wójcika. Oczywiście buty średniowieczne, skórzane. Nie wiadomo. Też się przydadzą. Brawa dla niej! Przekazanie nagrody miecza. Miecz od Army. Nie mam zaufania do urządzeń, których nie znam. Kiedy grałaś? Naprawdę? Wiesz, że nas też podaje imię Małgosia. Zapraszam twojego narzeczonego. Brak? To może tutaj ktoś z kolegów? Zapraszam sędziego. Zapraszam sędziego. Ej, żadne drodze nie będzie im pierścionka zakładał. Grzesia, że z nami nielubiany Rudy Wyszyńska. Będą nowy dwóch, nie, jednak jeden. I ten moment. Dobra, na pewno można z tyłu zakupywać. Dobra. I pierścionek.